Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na kolejny filmik kosmetyczny, ale nie do końca. Otóż w najbliższy weekend planuję mały wypad za miasto. Co prawda na 2 dni, ale pomyślałam sobie, że przygotuję dla Was taki filmik, w którym pokażę Wam, jak organizuję moją kosmetyczną wyprawkę. Czyli tak naprawdę wszystkie kosmetyki, które ze sobą zabieram, gdzie je przechowuję, jakie kosmetyki zabieram właśnie na taki dwudniowy wyjazd. Być może skorzystacie z moich rad, być może też i Wy w komentarzach napiszecie mi, jak u Was to wygląda. No, zobaczymy. Ale słuchajcie, jest tego trochę, więc od razu zabieramy się za rozpakowywanie tego oto kuferka. Zanim jeszcze pokażę Wam, co znajduje się w środku, muszę tutaj zaznaczyć, że kiedy podróżuję po Polsce, zabieram ze sobą właśnie taki oto kuferek marki Witchen, który bardzo dobrze się u mnie sprawdza. I tutaj znajdują się wszystkie kosmetyki, jak również gadżety, które potrzebuję na taki krótki wyjazd. Oczywiście, kiedy lecę samolotem, wtedy nie zabieram ze sobą tego kuferka, tylko segreguję wszystkie rzeczy w kosmetyczki i wkładam do dużej podręcznej torby. Dobra, otwieramy i już Wam mówię, bez czego nigdy nie wyjeżdżam. Pierwsza rzecz to jest oczywiście szczotka do włosów. Szczotka do włosów marki Tangle Angel, którą mam już od jakiegoś czasu i bardzo, bardzo lubię. A druga rzecz to jest, uwaga, lakier do włosów. Tak, już Wam wspominałam o tym wielokrotnie, że jestem uzależniona od lakierów do włosów. Teraz testuję nowy lakier marki Taft Power Mega Strong 5, ale powiem Wam już dzisiaj, że nie jestem zbytnio z niego zadowolona. I jak go tylko zużyję, to wrócę do mojego ulubionego lakieru Nivea. Jednak lakier zawsze musi być. Druga rzecz to jest taka oto kosmetyczka, a w sumie to futerał na pędzle. Marka Makeup Store. Ja ten futerał mam już od kilku dobrych lat i sprawdza się u mnie świetnie. Wygląda on po otwarciu w ten sposób. O. Tutaj mam wszystkie potrzebne pędzle, z których korzystam w takim codziennym makijażu. Dodatkowo jest kieszonka, do której zawsze wkładam pęcetę, małe nożyczki i takie małe waciki do oczu, do poprawek. Nie będę Wam dzisiaj opowiadać o pędzlach, bo myślę, że to jest kwestia na oddzielny film, ale tak jak widzicie, wszystkie pędzle mam tutaj zapakowane, nic mi się z nimi absolutnie nie dzieje, nie muszę się martwić, że będą gdzieś latały po kosmetyczce z produktami makijażowymi albo pielęgnacyjnymi, zawsze przewożę je w ten sposób. Myślę oczywiście o tym, żeby poszukać jakiegoś nowego futerału, czegoś większego, bo tutaj mieści mi się maksymalnie 10 pędzli, a czasami kiedy szykuję się na taki większy wyjazd dwutygodniowy, a czasami właśnie na wakacje gdzieś do Włoch, to mogłabym ze sobą zabrać więcej pędzli, natomiast taka podstawa w codziennym makijażu to są właśnie te oto pędzle i ten futerał. Skoro jesteśmy przy makijażu, to muszę tutaj też powiedzieć, że produkty właśnie do takiego codziennego make-upu trzymam w oddzielnej kosmetyczce. Ta akurat jest kosmetyczką marki Givenchy i tutaj mam wszystko to, bez czego się nie ruszam, bez względu na to, czy jest to wypad na 2 dni, czy na więcej. Zazwyczaj biorę te same kosmetyki, które są podstawą w moim makijażu. Pierwszy z nich to jest taki krem koloryzujący z wysokim filtrem SPF 30 marka Arbonne. Coś nowego, co teraz właśnie testuję. Tusz do rzęs obowiązkowo. Odżywka do brwi obowiązkowo. Korektor pod oczy marki Maybelline, czarna kredka Estée Lauder, puder utrwalający, również Estée Lauder, coś do brwi, też ostatnio Wam pokazywałam w ulubieńcach miesiąca, jest to paletka do brwi marki Estée Lauder, dodatkowa jedna pomadka, w sumie to błyszczyk marki Sephora, już któreś moje kolejne opakowanie uwielbiam. I jedna paletka, o której też już Wam wspominałam,
marka Smashbox i tutaj mam wszystko. Rozświetlacz, cień do powiek, bronzer oraz róż. I słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu na taki krótki, szybki wyjazd. I jeszcze jedna kosmetyczka, to są produkty do pielęgnacji. No jak widzicie, wszystko trzymam, mimo tego, że przywożę w tej mojej walizeczce, w tym moim kuferku, to wszystko trzymam w oddzielnych kosmetyczkach. I pokażę Wam teraz, co takiego ze sobą zabieram, jeżeli chodzi o pielęgnację. Oczywiście pasta i szczoteczka do zębów, obowiązek. Bez tego nigdzie się nie ruszam. Myślę, że Wy też tak macie. Filtr. To też jest taka podstawa mojej pielęgnacji. Obowiązek must have. W tej chwili jest to filtr do twarzy Cell Fusion C Expert Powerproof 50 SPF. Też już Wam o nim wspominałam przy okazji filmiku z ulubieńcami ostatniego miesiąca. Dobra, następna rzecz to są miniaturki. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy kilkudniowe albo nawet tygodniowe, to powiem Wam, że nie wyobrażam sobie, żebym zabierała ze sobą pełnowymiarowe opakowania duże, na przykład szamponu do włosów, jakiegoś żelu do mycia skóry, mycia ciała, czy dużych pełnowartościowych toników do twarzy. No wiecie, o co mi chodzi. Ja zdecydowanie stawiam na miniaturki, bo one właśnie na takie wyjazdy sprawdzają się najlepiej. No i zobaczcie, tutaj mam miniaturkę żelu pod prysznic marki Nuxe i jeszcze jedną miniaturkę żelu pod prysznic marki Hempcare, bardzo fajna włoska marka. Mam miniaturkę Take the Day Off, który posłuży mi do demakijażu. Mam kolejną miniaturkę, którą jest taki żel myjący do twarzy. Miniaturkę czegoś do ciała. Mój ulubiony olejek marki Nuxe z drobinkami. On mi w 100% zastępuje balsam, zwłaszcza teraz w okresie letnim. I mam też tutaj taką miniaturkę, a w sumie to opakowanie po miniaturce płynu złuszczającego Clinique Dwójce. I ja tutaj sobie przelałam swój tonik, który obecnie stosuję. Tutaj mam jeszcze taką gąbeczkę mini beauty blender. Krem pod oczy. Na dzień, na noc, idealnie, mała tubka, wszędzie się zmieści. I dwa pełnowymiarowe opakowania, to jest serum marki Estée Lauder Advanced Night Repair, które stosuję wieczorem, a zabieram je ze sobą, ponieważ została mi już go tylko dosłownie resztka, więc jest też leciusieńkie. I krem, który będę stosować na dzień i na noc i w tej chwili go również testuję, to jest znowu marka Arbonne i bardzo fajna, ciekawa nowa seria. I zobaczcie, to jest tyle. Bardzo rzadko zabieram ze sobą saszetki, takie próbeczki, saszetki różnego rodzaju kosmetyków, ponieważ strasznie ich nie lubię. I one też, powiem Wam szczerze, są niewygodne w podróży, bo jak otworzycie je raz, to gdzieś tam musicie je ustawić, postawić, położyć, żeby resztka tego preparatu nie zabrudziła Wam kosmetyków. Ja w ogóle nie znoszę, kiedy kosmetyki są brudne, a już w ogóle w kosmetyczce podróżach, to jest dla mnie horror, dlatego nie zabieram ze sobą właśnie takich saszetek, a miniaturki. Ktoś ostatnio zapytał mnie, chyba na Instagramie, właśnie a propos tych miniaturek, że nie wszędzie można je dostać. Słuchajcie, z tego co ja zauważyłam, to Sephora wprowadza coraz więcej miniaturek różnego rodzaju kosmetyków i można sobie w całkiem dobrej cenie kupić takie produkty, przetestować i zabrać właśnie na wyjazdy. Widziałam, że są miniaturki tuszy do rzęs, miniaturki bronzerów, cieni, pudru, miniaturki właśnie perfum, no wszelkiego rodzaju kosmetyki, a jak nie, to po prostu zbierajcie je przy okazji jakichś zakupów w drogeriach, bo na pewno też dostajecie. Miniaturki bardzo często można dostać w pudełkach Big Glossy lub jakichś innych pudełkach, jeżeli macie tego typu subskrypcje, albo na przykład w kalendarzach adwentowych kosmetycznych. Wy wiecie, że ja takie kalendarze uwielbiam i co roku przed świętami sprawiam sobie jeden taki kalendarz, a później systematycznie wykorzystuję miniaturki. Zapewne zapytacie mnie, co z zapachami? Perfumki,
wody toaletowe i tak dalej. Otóż nie trzymam ich, słuchajcie, w tym dużym kufarku, ponieważ nie zabieram ze sobą pełnowartościowych opakowań. Zabieram próbeczki, ewentualnie zabieram ze sobą trawalo, wrzucam do torebki i na kilka dni jeden zapach spokojnie mi wystarcza. Co prawda mój kuferek jest już pusty, ale pokażę Wam teraz, jak wygląda organizacja tego kuferka od środka, kiedy wszystko mam ułożone, zorganizowane, i zobaczycie, jak to wygląda z bliska. Tego typu kuferek jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem właśnie w takie podróże kilkudniowe, ponieważ trzymacie sobie wszystkie Wasze kosmetyki, gadżety i podręczne rzeczy w jednym miejscu. Nie musicie tego robić w walizce podręcznej i nie zajmuje Wam też tam dodatkowego miejsca, nie zajmują te Wasze kosmetyki. Ważne jest to, jak będziecie je przewozić, ponieważ kuferek nosimy w ten sposób. Dobra, otwieramy. Ok, i zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje. Mam tutaj takie dodatkowe dwie kieszonki, które w pewnym sensie są też zabezpieczeniem moich kosmetyków. I ważne jest to, a w sumie to polecam Wam przewożenie wszystkich Waszych produktów pielęgnacyjnych i produktów do makijażu w oddzielnych kosmetyczkach, bo zobaczcie, jeżeli to wszystko razem ze sobą zepniemy, to te kosmetyki nie będą się tutaj przemieszczały. One będą w jednej pozycji, nie musicie się też martwić, że coś Wam się rozleje, że coś Wam się otworzy, a wygląda to naprawdę bardzo estetycznie. Ja w tych kieszonkach trzymam dodatkowo waciki, trzymam sobie plastry, trzymam jakieś leki, które ze sobą muszę zabrać, a po otwarciu wygląda to tak. Szczotka oddzielnie, co prawda, lakier też oddzielnie, ale zobaczcie, wszystkie kosmetyczki dobrze leżą, dobrze się trzymają i naprawdę mam posegregowane, ułożone, możecie nawet powiedzieć tak, perfekcyjna pani domu, ale ja tak po prostu lubię. To jest naprawdę ogromna oszczędność czasu, stresu i niesamowita wygoda. Kochani, tak prezentuje się moja wyjazdowa kosmetyczka. Dosłownie na dwa dni, na kilka dni, na weekend. Jeśli wyjeżdżam na dłuższy okres, to też nieco inaczej to wszystko organizuję, więc myślę, że przy okazji kolejnego wyjazdu wakacyjnego, a taki się szykuje, pokażę Wam, jak organizuję kosmetyki w mojej dużej walizce i co też takiego ze sobą zabieram. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Bye.